Witam Państwa serdecznie. Dziś mamy piękny, słoneczny dzień, idealny do spędzenia go nad jeziorem, ale my specjalnie dla Państwa pojawiliśmy się w miejscowości Czarnożyły w powiecie wieluńskim, aby pobić rekord klonowania w ziemniaku. Znajdujemy się w gospodarstwie Państwa Wojtuniaków i kopiemy w tej chwili odmianę Gala. Mam nadzieję, że uzyskamy 70 ton z hektara, walczymy o każdy kilogram ziemniaków. Wszystko odbywa się pod bacznym okiem przedstawiciela Kancelarii Rekordów. Do zobaczenia już za chwilę na polu, tam pokażemy Państwu, jak wygląda cały proces. Znajdujemy się już na polu nieopodal gospodarstwa. Jak widzicie, mamy tutaj posadzoną odmianę Gala. Ziemia klasy 3/4, bardzo dobrej jakości. Pole jest po pszenicy, wysiany był również poplon z rzodki oleistej z mieszance z gorczycą. Także mam idealne stanowisko. Nie było nawożenia organicznego. Na całej plantacji stosowaliśmy technologię ProCam opartą o pakiet konferencyjny, który po prostu rolnik zadecydował się zakupić i zastosować właśnie na tej plantacji. Rozpoczęliśmy od zaprawienia bulw zaprawą All-Star. Później poszły herbicydy, różne mieszanki na różnych polach. Zazwyczaj opieraliśmy się na bandurze, mieszaninie z racerem bądź mieszaninie z prosulfokarbem. Jeżeli chodzi o chwasty, to był bardzo trudny rok i widać, że gdzieniegdzie tutaj w Nieckach, gdzie by wstąpiły intensywne opady, albo Niecka została zalana przez deszczownię, ponieważ pole było nawadniane intensywnie, bo też tutaj doskwierała nam susza, pojawiły się poszczególne takie gniazda chwastów, które jednak nie przeszkodziły nam w tym, żeby ten plon ziemniaków był naprawdę rewelacyjny. Mamy ziemniaki w kalibrze handlowym, praktycznie 90%, więc myślę, że jest duża szansa na to, aby uzyskać 70 ton z hektara. Jeżeli chodzi o ochronę ziemniaków przed zarazą ziemniaka, wykonaliśmy tutaj 7 zabiegów ochronnych opartych o technologię Zorwek. Zorwek wystąpił na tym polu dwukrotnie. Później walczyliśmy też bardzo mocno z alternarią. Wykorzystywaliśmy preparaty najmocniejsze typu Cabrio Duo, Reviona czy Propuls. To wszystko zabezpieczyliśmy na koniec preparatem Azuleo, czyli zabezpieczenie bulw, bo wszystkie ziemniaki z tych pól u Państwa Wojtuniaków idą do przechowalni. Oprócz tego kompleksowa biostymulacja Prolif Max 4.0, dwukrotnie biostymulator Improver oraz dwukrotnie Delta w dawce 5 litrów na hektar. Zobaczymy, jesteśmy na półmetku. W tej chwili jest bardzo obiecująco, Klaudia działa bardzo ostro na kombajnie, także myślę, że zobaczycie Państwo to na filmie. Do zobaczenia na samym końcu wykopek. W dniu 28 września 2023 roku na gospodarstwie rolnym u pana Roberta Wojtuniaka w miejscowości Czarnożyły przy współpracy z ProCamem, a pod nadzorem Kancelarii Rekordów udało się ustanowić nowy rekord Polski w zbiorze ziemniaka z hektara w 2023 roku. Ja w imieniu Kancelarii Rekordów mam zaszczyt wręczyć ten oto certyfikat za uzyskany plon w wysokości 74 ton 900 kg. Moje gratulacje. Dziękuję. Panie Robercie, piękny wynik, tym bardziej w tak ciężkim roku, bo jak Pan wie, najpierw było zimno i mokro, potem było gorąco i sucho, co dziś zresztą widzimy. Cały czas temperatura i żar leje się z nieba. W kilku słowach. Co jest kluczem do osiągnięcia sukcesu, jeżeli chodzi o tak wysoki plon i tak dobrej jakości? No na pewno ciężka praca nasza, doglądanie tych ziemniaków tu przez cały rok, bo warunki nie były po prostu w tym roku łatwe do utrzymania. No widać, że zachwaszczenie troszkę tam delikatniutkie też było. No i pomoc fachowców firmy ProCam. Dziękujemy bardzo, bardzo miło nam to słyszeć. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do kolejnych relacji. Tym bardziej cieszymy się, że to właśnie tutaj w gospodarstwie rodzinnym udało nam się osiągnąć tak dobry wynik. Jeszcze raz gratulacje. Do zobaczenia. Dziękuję.